Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Niedzieli. Dziś znowu tytuł na NES-a i tytuł, który kiedyś nie sprawiał mi większych problemów, a który obecnie, no powiedzmy, stał się trudniejszy. Zresztą tak w sumie mam z wieloma grami, że kiedyś przechodziłem je bez problemu, chociaż z tego co pamiętam też, to wynikało z faktu, że były różne haki, było wiele żyć, bądź były jakieś ulepszenia, ułatwienia, które też sprawiały, że się o wiele lepiej grało. No i mamy grę Russian Attack, czyli grę od Konami. Ta gra ma kilka nazw, więc pod różnymi nazwami można ją odnaleźć. Jednak ja ją właśnie pamiętam z takiej nazwy. Wiem, że ona się jeszcze nazywała Green Beret chyba, czy jakoś tak? Coś w ten deseń. Więc wcielamy się tutaj w rolę komandosa. Nie ma tutaj pokazane, jaki to jest kraj, ale my dobrze wiemy, że jesteśmy Amerykaninem i będziemy walczyli z radzieckimi wojskami. No i z jakiegoś powodu stwierdzono, że najlepszym sposobem na zaatakowanie tajemniczej bazy, bo tutaj ogólnie fabuła jest taka, że Rosjanie mają tajemniczą broń, którą jest rakieta, to już wam zaspoileruję, i naszym zadaniem jest tę broń zniszczyć. No i ktoś stwierdził, że fajnym pomysłem będzie, jak poślą naszego komandosa tylko z nożem. No co, ty nie dasz rady? Ty nie dasz rady? No, mamy też wyrzutnię rakiet, jak ją sobie znajdziemy. No, i to właściwie tyle, co mogę powiedzieć. Tutaj, podobnie jak w kontrze, jeden cios i nie żyjemy. Więc, musimy się mieć na baczności. Ta gra nie wybacza wielu rzeczy. Co do bossów, no, i z racji, że jest to gra bardziej, powiedzmy, nastawiona na realizm, o ile to, co wcześniej wspomniałem, można uznać za realistyczne, to tutaj nie mamy jakichś paranormalnych wątków, tylko mamy po prostu żołnierzy, również w formie bossów. Tutaj często bossowie nie są jakimiś dużymi robotami, chociaż są, załóżmy, tacy bossowie jak samoloty, spadochroniarze i tak dalej, ale większość bossów tutaj to po prostu zwykli żołnierze, a raczej duża ich liczba. No i co? I każda runda polega na tym, że idziemy sobie z lewej na prawą, przemierzamy mapę, zabijamy żołnierzy, wrogich żołnierzy, dobra, nie będziemy używać słów żołnierze radzieccy, bo nie można tego tak do końca stwierdzić. Dlaczego oni nie używają swojej broni? O nie! Okej, jest boss. Ta muzyka przy bossie jest fajna. Dobrze, więc jak widzicie, jest tak jak mówiłem, czyli boss po prostu to żołnierze, którzy na nas idą hordami. A, w sumie nie musiałem się odsuwać. Czy ja wygrałem? A, wygrałem, to było całkiem proste. No spokojnie, pierwsza runda jest łatwa, potem się zaczynają schody. Jest, przeszliśmy przez ogrodzenie, teraz jesteśmy przy wieżyczce. I niestety tutaj się już chyba pojawiają przeciwnicy, którzy potrafią strzelać. Więc jak widać, nie jest to taki biedny kraj, żeby tutaj nie stać ich było na karabiny. A, udało się. Dobra, ciśniemy dalej. Nic się nie może stać, prawda? Co się... Oj! No tak, na przykład to się może stać. Czy on zmienia kierunek strzału? Chyba tak. Ten żółty chyba strzelał, a może mi się wydaje. Okej, ominęliśmy kolesia na wieżyczce. Nie miał zbyt... No nie! Nie chciałem! Tutaj jest też tak, że kurde, po tych drabinach się głupio wchodzi, bo skok macie na strzałce w górę i wejście po drabinie też macie na strzałce w górę, co trochę może mylić, bo wtedy jak schodzicie z drabiny, to może się wam zdarzyć, tak jak mi w
przed chwilą, że po prostu sobie skoczycie, a tam będzie przeciwnik. Nie, proszę nie strzelać we mnie. Proszę nie strzelać we mnie. Jak ładnie poproszę, to mnie posłuchasz? Pewnie nie. Okej. Jej. Ten żółty chyba potrafi wchodzić po drabinach. I się cofa. Czyli to jeszcze nie jest chyba ten strzelający. Skoro mają bazukę, dlaczego z niej nie korzystają? Znaczy, nie, dobra. Nie dawajmy im... A może jednak? No nie! Kurde! Skoczyłem na nabój i zginąłem. Świetnie. No to tutaj jest mistrzowski pokaz gameplayu. To już wiem, że daleko dojdę. A ta gra ma... nie wiem, z ile ma leveli. Może z 5, 6? No szlak! Co się dzieje? Najbardziej mnie w tej grze wkurza, jak wszystko jest tak naraz, w sensie z dwóch stron cię atakują i kurde, czasami ja mam tak, że nie wiem, co mam robić. To nie jest kurde painkiller, że cię z każdej strony otaczają i możesz sobie strzelać z jednej strony, a tam ci najwyżej ci zabiorą trochę HP. Tutaj twoje HP to jeden. Jeden. Nie ma taryfy ulgowej, nie ma łatwo. Myśleliście, że życie żołnierza jest... fajne? Nie jest. Musisz siedzieć w lesie. Jeśli jest żołnierzem pewnego typu, to musisz siedzieć w lesie. Ten nie musi akurat, ale... tak, taki żarcik patriotyczny. Czyżbym nie miał wygrać drugiej rundy? No ja... dlaczegoż to? No szlak! Chciałem cię zadźwięk. No śmieszne. Czy mogę kontynuować? Nie mogę kontynuować, serio? Dobra, wiem, że mnie wypuścicie z tego helikoptera, ale serio... ja wiem o tym zresztą co ja będę mówić. Liczyłem, że może do tej trzeciej rundy dojdę, ale... Coś się zepsuło. Ci żołnierze wrodzą się mniej więcej co ja chciałem powiedzieć, że po prostu są tak samo szybcy jak my, więc nie ma żadnej możliwości, żeby ich wyprzedzić. Jakim cudem wy możecie wchodzić na te miny, a ja nie? Czy one po prostu wyczuwają komunistyczne poglądy, czy jak? To by było dosyć ciekawe. Okej, tamci czerwoni są B, to nie. Ej, Iwan, patrz! On ma nóż i bazukę, biegniemy na niego. Świetnie, Siergiej, zajebisty pomysł. Za mateczkę Rosję. Chociaż czy ja wiem, czy to są Sowieci, ale gdzieś właśnie czytałem, że tak, bo wiecie, no tutaj raczej często w tego typu grach starano się unikać takich jednoznacznych określeń. Zresztą to jest powód, dla którego na przykład Guerrilla War jest tym. Jest właśnie Guerrillą, a nie Che Guevarą. O, teraz sobie postrzelamy. No dalej, strzelaj do Rosjanina. Ile ja mam tu w ogóle tych głowic? Biegnijcie! Ej, tamci zginęli! Myślisz, że my zginiemy? Nie, czemu mielibyśmy zginąć, prawda? Okej, to do widzenia. Dobrze, to teraz niczym Wałęsa przeskakujemy przez, co prawda nie mur, ale ogrodzenie. Czemu nie sprawdziłem, czy ono jest pod napięciem? A, skoro żyje, to chyba nie jest. Dobrze, to teraz idziemy dalej. Nasza ulubiona runda. Dlatego, że tutaj zginęliśmy, więc musi być fajna. Pamiętam, że ostatni level miał fajną muzykę, bo tutaj się ogólnie parę motywów na krzyż powtarza. Ale też pamiętam, że bossem właśnie byli spadochroniarze. Były chyba psy nawet tutaj.
Znaczy, wiecie, jak byłem dzieciakiem, to przynajmniej mnie się wydawało, że to są psy. Powiedzmy sobie szczerze, że trochę umownie musiałem do tego podchodzić. Proszę mnie nie zabijać. Ja urosnę. I co? I co? No szlak! Jednego zabiłem, drugi mnie zaciukał. Czemu tu nie ma checkpointów? No nie, muszę Macie poczucie humoru? To trzeba przyznać. Strzelaj! Bo chcę przejść. No. No szlak! No kurde! Jakbym przeskoczył przez ten nabój, to by kucnął bezpośrednio przy mnie i wystrzelił w taki sposób, że ja bym nie zdążył tego noża wyjąć nawet. Ja się tak śmieję, że tutaj Rosjanie są biedni, ale ci Amerykanie też są jakoś biedni. No kurde, masz nóż kuchenny. Nierdzewny, kupiłem razem z garnkami. Szlak. Ej, co to było? Co się właśnie wydarzyło? Znaczy, najprawdopodobniej ten pocisk mnie trafił. To nie jest śmieszne. Szybciej, run forest! A może ja powinienem po prostu cały czas biegać? I się nie zatrzymywać! Kurde mać. No, chodź tutaj, chodź. Co, po drabinie się chciało wejść, co? Nawet muszę przyznać, że jestem dalej, tylko że ja podejrzewam, że tutaj moja przygoda się może skończyć. Niebawem. Też mam broń palną. Ale powiedzcie szczerze, gdyby było dwóch takich żółtych, znaczy podejrzewam, że ta gra jest tak zaprogramowana, że dwóch żółtych nigdy się tu nie pojawi, ale gdyby było dwóch żółtych, to w jaki sposób miałbym ich ominąć? Nie? I patrzcie! Co to jest za chora sytuacja? Jak miałem z niej wyjść? O co biega? Mówiłem, że nie ma checkpointów. Są, tylko że to mi niewiele da. Jezus Maria, już myślałem, że ostatnie życie zmarnuję w tak głupi sposób. Znaczy, dzięki temu będę mógł w jeszcze głupszy sposób je zmarnować. O, świetnie, świetnie. Ale powiedzcie mi szczerze, jak ja mam to ominąć? W jaki sposób? Ja nawet pieprzonego pistoletu tutaj nie mam. Kurde! Ostatnia próba, bo mnie to dobija. Dobra, kurde, rozwal się. O brzozę. Na spadochron było was stać. Całe szczęście. Już myślałem, że mnie tutaj na siatkach foliowych Tesco wyrzucicie. Mają czołgi, nie stać ich na broń. Ach, ta pierwsza runda. Jaka fajna. Możemy też zrobić tak, że jeżeli... że sobie, kurde, oszukam grę i zapiszę. To by nawet było mądre posunięcie, żeby zapisać i po prostu przejść dalej. Aha. Aj, tak marnuję te bronie, a na bossa to nie będę miał niczego do strzelania. Czemu druga runda nie może być tak... mi więcej takiej trudności jak ta? No dalej, tych zestrzelę. O, jeszcze nawet mam jeden nabój. A nie, nie mam. Myślałem już.
No, i proszę bardzo. A, gdybym ja wszystkie levele tak przechodził, byłoby dobrze. Osiemdziesiąty dziewiąty, prawdziwa historia. Może zrobię tak, jak mówiłem wcześniej, czyli po prostu będę biec. I się w miarę możliwości nie będę zatrzymywać, no jak będą miny, no to co innego. W ogóle spoko, że położyliście miny na środku swojej bazy. Na pewno nikt nie ma z tym problemu. Haha, udało się. I tu będzie kolejny żółty. Tak. Chodź tutaj. Proszę bardzo. Zapraszam. I co teraz? Pojawi się kolejny żółty? Nie. Chciałoby się. Czyli jak rozumiem, bazuka jest właśnie po to. Czy tam wyrzutnia rakiet. Ojej. Po co ja to zrobiłem? Jezus Maria. I to jest ta niezręczna sytuacja, że nie mogłem skoczyć. Przecież gdybym skoczył, to jeden z nich na pewno by mnie zabił. Okej. Teraz się trzeba mocno zastanowić, co dalej. To jest bomba. Znaczy mina. Jezus Maria. Granat? Czy ja to mogę wziąć? Okej, czyli... A! Nawet nie wiedziałem, że w tej grze są granaty. To znaczy... Musiałem o tym wiedzieć! A ja nieważne. Nieistotne! Ja! Nawet udało się tutaj być dalej, nie? Niż wcześniej. Świetnie. Jak dojdę do bossa, to już będę taki stuprocentowo szczęśliwy, nie? Okej. Tu się w sumie wszystko zgadza, bo też było tych dwóch czerwonych. Oki. Nie wiem, czy tutaj byłem. Chociaż powiem wam, że ta wyrzutnia rakiet to była lepsza. Jednak, mimo wszystko. Nie! Czyli co? Czyli muszę biec. Jesus Christ! A tutaj co? Zwiększyli patrol? Tam były takie luki pomiędzy wieżyczkami, że nikt tam nie siedział. Ale tutaj stwierdzili, że nie, tutaj musi już być. Okej. Co tym razem będzie atakować? O nie! Wy macie jetpack! Ja się tak nie bawię z wami! No nie! Co to było? Nie! 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 Oni mieli jetpack, mamo! To niesprawiedliwe! Jezus Maria! Czyli nie wiem, tutaj jest taka polityka, że broń dostają tylko ci, którzy są na wieżyczkach. Okej, to będę pamiętać. Jesus Christ. Czyli w sumie taki... Tacy wiecie, bossowie na jednego hita, a z drugiej strony... Z drugiej strony weź ich traf. I sam nie zostań przy tym trafiony. Jest! Udało się. Przybyliśmy... A nie, stocznia miała tylko jeden mur. Co to za siatka znowu? Lech Wałęsa, the game. Okej. To jest ewidentnie już ta stocznia. Danuśka? Danuśka, ja żem chyba trafił. Oni ewidentnie stoją tam, gdzie stało ZOMO, nie? Więc... Jezus. Mało brakowało, żeby zginąć. Proszę we mnie nie strzelać.
No i... Czyli jednym słowem, jeżeli go ominę mając w ręku nóż, to tak naprawdę koniec gry. Nie ma opcji, żeby go ominąć. O ty chamie, nie, tym razem tak nie będzie. No i co, i co? Gwiazdka. Świetnie! Jestem nietykalny, znaczy... Wziąłem... Kurde, to nie mogą być Rosjanie. Są od... Nie są odporni na gwiazdkę. I teraz tak, on będzie tutaj... Sprytnie to sobie wykombinowałeś. Kunstwocie jeden. O, nawet uciekł. To jest najbardziej pozytywna rzecz, jaką mógł zrobić. Dobrze, że on jeszcze nie skacze. A, ja... Cały czas zapominam, że tutaj nie mogę z tego spaść. Czy chyba? Okej, tutaj już będę mógł spaść. Szlak. Okej. No przecież... Łazisz po drabinie? Nie mogę cię zadźgać. Chyba, że z niej zjedziesz. Nie. Ja gram od początku, czy to jest może checkpoint? To jest chyba checkpoint, bo nie było jeszcze pistoletu. Jest i pistolet. Wreszcie jakieś bogactwo. A co, on jest na czas, czy jak? Czasowy pistolet. A macie. Nie ma tak łatwo. No wreszcie. Wreszcie nauczył się ginąć, będąc na drabinie. Chociaż założę się, żeby po prostu z niej schodził. Dobrze. Jesus Christ. Dobra, wejdźmy sobie na te kontenery, nie przeszkadzajmy im w biegu. Nie wiem, jak ty się tu pojawiłeś. Przedtem cię tu nie było, ale... W sumie, co ja tam wiem. No i na tym moja przygoda się kończy. Dziękuję, to była Retro Niedziela, do widzenia, zachęcam do zagrania. Bawiłem się przednio, na razie.